Idąc przez ulicę, listonosz gubi list. Lucky znajduje go i dowiaduje się, jak można zarobić 1000 złotych. Szkoli się na siłowni, by zniszczyć drużynę złego słońca. Jest to drużyna bardzo silna i za zniszczenie jej można zarobić 1000 złotych. Jeśli chcesz więcej odcinków z tej serii, kliknij łapeczkę w górę. Zapraszam do oglądania. Ale pyszne to! O kurcze! Nie ma tu jak na śniadanie jeść 100 zł! Pyszne! Wow! Co ja w ogóle wyrabiam? Czemu ja na stoliku mam 100 zł? Kurcze! Coś mi się tutaj poprzekręcało. Ja przecież powinienem jeść tutaj jakieś kurczaczki pyszne i w ogóle jakieś rzeczy dobre. Ale patrzcie w ogóle, ile ostatnio zarobiłem pieniążków! Mam tyle pieniążków, że normalnie muszę w coś zainwestować, żeby jakoś pomnożyć te pieniądze. No zobaczcie tylko! Czyste 100 zł! Czyste 100 zł! Normalnie tak się cieszę, że... Ale zastanawiam się, co by tutaj porobić? Co by ogólnie właśnie zrobić dotyczącego pomnożenia moich pieniędzy, zainwestować w coś? Jak myślicie? O, kto to? O, dzień dobry! O, dzień dobry, listonoszu! Jestem panem listonoszem. Zapraszam, zapraszam, tutaj mam skrzynkę. Witam. Dobry. Witam, zapraszam. Dobry. Mam dzisiaj dla pana list. O, tak, tutaj to... Pan Lucky, tak? Tak, ja, pan Lucky, tak, zgadza się. Proszę dać mi list, no. Proszę, proszę. Okej, okay, dobra. A to co to? Proszę mi to oddać, to nie dla pana. Do wygrania 1000 złotych? Kurczę, a czemu to nie dla mnie? Jak 1000 złotych, jak 1000 złotych? Przepraszam, to nie, proszę, nic pan nie widział, nic pan nie widział, to nie było do pana, przepraszam. Kurczę, do widzenia, do widzenia. Słuchajcie, tam list był do wygrania 1000 złotych. Czekajcie, kurczę, muszę go śledzić. Gonię go. Ej, chwila, zgubiło mu się coś, patrzcie, listonosz poszedł, a tutaj to zostało. Ja cię ten list. Wziąłem list, jejku, co to tak ciemno się zrobiło? Wow, o nie, co to w ogóle jest? Ja się strasznie tego boję, nie dość, że się ciemno zrobiło, to jeszcze tam jakieś dziwne słońce jest. O nie, w ogóle co tu jest napisane? Konkurs do wygrania 1000 złotych. Raz do roku zamiast księżyca pojawia się na niebie złe słońce. Pokonaj ich drużynę i wygraj 1000 złotych. Chcesz wziąć udział? Zgłoś się do kiosku obok stacji benzynowej. Słuchajcie, jeśli chcecie wziąć udział ze mną w tym turnieju, teleturnieju do wygrania 1000 złotych, słuchajcie, będziemy strasznie bogaci, to kliknijcie w tym momencie łapeczkę w górę. 8000 łapeczek w górę równa się kolejny odcinek z takim oto słońcem. Zobaczcie, i czym więcej lajków, tym więcej pieniążków dla mnie, zobaczcie, tyle więcej tych takich stóweczek dla mnie, dlatego klikajcie ile możecie tych łapek, klikajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, z czerwonego przycisku na szary, zmieniajcie obowiązkowo i napiszcie w komentarzu, czy chcecie wziąć udział w tym konkursie razem ze mną i wygrać 1000 złotych, kurczę, do wygrania jest 1000 złotych, to jest masa pieniędzy, dlatego napiszcie, chcę wziąć udział i wtedy weźmiecie ze mną udział. A jeśli teraz chodzi o ten list, to muszę się zgłosić, turniej do wygrania 1000 złotych, kurczę, mnie to tak zachęca, że normalnie nie mogę się doczekać, jadę, bo tutaj było napisane, słuchajcie, chcesz wziąć udział, zgłoś się do kiosku obok stacji benzynowej, a stacja benzynowa jest niedaleko, dlatego teraz tutaj lecimy, tutaj jest stacja benzynowa, jak widać, i tutaj jest kiosk, dobra, wchodzimy tutaj do kiosku. O, dzień dobry, witam serdecznie, halo. O, dzień dobry. Tutaj widzę, że w jakiejś sprawie? Ja przychodzę pomóc, w sprawie... Picie nalać? Teleturnieju, mam pieniążki zainwestowane. A pan jest w sprawie teleturnieju. Rozumiem. Ja tu panu ten list oddaję, zaraz panu wszystko wytłumaczę, jeśli pan chce w ogóle uczestniczyć w turnieju. No tak, ja słyszałem, że raz do roku zamiast księżyca pojawia się słońce na niebie, jakieś złe słońce. Jak te słońce w ogóle wiadomo i ile mam wpłacić pieniążków, żeby wziąć udział w tym teleturnieju? Tak, w tym teleturnieju trzeba zapłacić ogólnie 100 zł, żeby... 100 zł trzeba zapłacić, żeby wystąpić w nim. Tak, i mogę wygrać 1000 zł? Tyle? Tak, może ma pan ogólnie szansę wygrać 1000 zł, tylko musi mieć pan własną ekipę.
oczywiście. Dobra. Bo tak łatwo pan tego nie zrobi. Dobra, ja w takim razie załatwię. Chce pan zobaczyć, jak to słońce wygląda? Tak, proszę mi pokazać, bo jestem bardzo ciekawy, jak w ogóle ten konkurs będzie, jak będzie ten konkurs się przemierzał. Dobra, tutaj proszę mi rzucić, co tu jest, no proszę. Halo? Gdzie tu pan mi rzucił tą mapę? Dobra. Proszę. Mam tutaj proszę. Wow! O, tutaj. Wow! Ojejku, się wystraszyłem, proszę. Jejku, to słońce naprawdę wygląda nieźle. Czyli co, mam pokonać ogólnie drużynę słońca, tak? I wygram 1000 zł. Tak, dokładnie. Musi pan pokonać drużynę z mrocznego słońca. Dobra. Musi pan na siebie uważać, bo to jest strasznie trudne. Dobra. Musi pan zebrać sojuszników. To ja wezmę swoich sojuszników i coś załatwię. Dobra. Jacie, słuchajcie, jest do wygrania. Proszę lecieć. Jest do wygrania 1000 zł. Naprawdę. Chodźcie razem ze mną. Idziemy na turniej i razem ze mną wygrasz 1000 zł. Jak superowo, już się nie mogę doczekać. Dobra. Pędzę szybko tutaj przez miasto. Okej, dobra. Wykręcam tutaj kładem. Szybko. Słuchajcie, muszę ogólnie zorientować się, kto mi może pomóc pokonać drużynę słońca, bo to jest ważne, kto jest na tyle odważny, żeby pokonać właśnie drużynę słońca. Nie mam pojęcia, kim on może być, ale wiem co, na siłownię może pojadę i to będzie dobrym rozwiązaniem. Na siłowni są jakieś pakerki i na siłowni tak naprawdę będę wiedział, wow, co tu, pieniądze leżą? Kurczę. Na siłowni poznam pakera, który mi pomoże pokonać drużynę słońca. Ale super. O, a tu jest pan listonosz. Gdzie on jest? Może tutaj gdzieś upadł? A może tutaj? Panie listonoszu, co pan szuka? Zgubiłem tutaj list taki. List, nie wiem, może znalazłeś go? O. Jakiśkolwiek list? Znalazłem go. Turniej do wygrania 1000 zł, to chyba to. Dobra, ja już lecę, bo muszę się spieszyć na siłownię. O Jezu, ja go zgubiłem. Dzięki wielkie, lecę do pracy. Nie ma sprawy, kliknij łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem dla mnie za to, że znalazłem ci list. Dobra, słuchajcie. Dobrze. Już listonosz nawet mi dał, łapeczkę w górę i subskrypcję. No to ty mi nie dasz łapeczki w górę, no oczywiście, że mi daj. Teraz wygramy razem 1000 zł. Kto nie chce wygrać takiej kasy? Dobra, jestem tutaj już blisko. Dobra, co tutaj mamy? Jest siłownia, słuchajcie. Nie wiem, czy ktoś tu jest. Dobra, mam worek bokserski, mogę podszkolić się do worku bokserskiego. O, jestem taki siłacz, że słuchajcie, nawet zniszczyłem worek bokserski. Niemożliwe, dobra, wezmę teraz hantlę w dłoni i popakuję. Muszę wygrać, ta drużyna nie wiadomo. O kurczę, kto to? Lucky! O, siema Koksik, co tam u ciebie, Koksik? A, dobrze wszystko! Ja właśnie sobie, słuchaj, patrz, sobie pakuję tutaj, od prawej do lewej, hantlami sobie pakuję. Słuchaj, jest sprawa! O, widzę! Do wygrania jest 1000 zł, tak. Gruba kasa, zobacz, tyle mam kasy, ale do wygrania jest gruba kasa 1000 zł, wiesz o co chodzi? Lucky, ale ty silny jesteś, aż worek rozwaliłeś. No wiem, bo się trochę zdenerwowałem. Jest niby jakaś ogólnie drużyna słońca, bardzo, bardzo groźnie wyglądają. I słuchaj, muszę podszkolić się i drużyna razem... słońca? Tak, i razem... Oj, ale masz mocny cios! No musimy trochę cię jeszcze podszkolić, bo jesteś takim... Powiedzmy rycerzem sprawiedliwości. Tak, słuchaj, chodź. Bohaterem. Ja ogólnie muszę razem z tobą poćwiczyć na siłowni, ponieważ musimy. Ja biorę cię jako asystenta swojego w pokonaniu drużyny słońca. Ty jesteś Koksikiem, mnie trochę podszkolisz i zaatakujemy w ogóle tą drużynę słońca. Ona jest ogólnie bardzo zła dla ludzi. No czekaj. Ci daję, czekaj, bo widzę, coś ci się stanie. Jocie, ile tu jest pakerów? Kurczę, ich jest tutaj za dużo. Jacie, patrzą się na mnie, kurczę, chowam się za krzakami. Dobra, widzę ich. Słuchaj, nic mi się nie stanie, Koksik. Słuchaj, kurczę, szkoda, że mi nie dał nic, ale... Dobra, dam sobie radę z nimi. Oni są słabi, po prostu uwierz w siebie. No, jak tam, panowie? Nie. No, wszystko dobrze. O, patrzcie. Dobra. Widzę, że to ogólnie ogarniacie temat, no. Patrzcie, niedługo będzie nasza Wielka Noc. Tam jest ten z drużyny słońca. Jacie, ale on ma maskę straszną. Ja cię kurczę, słuchajcie, strasznie się boję, ale dobra, czegoś się nie robi dla poświęcenia. Dobra, szybko, słuchajcie, jeśli chcecie razem ze mną pokonać tych właśnie rabusiów, łapeczka w górę i subskrypcja z dzwoneczkiem, dobra, atakujemy ich po kolei. A ty co? Tam się skradasz? A ty co, słońcu? Co ty, słońcu, tutaj kombinujesz? Słuchaj, ja dzisiaj cię pokonam, zobacz, szkolę się tutaj na dobrych bokserach, bo chcę cię pokonać, drużynę pokonam, rozumiesz? Bierzcie go! Brać go! Ale to nie jest jeszcze chyba twoja drużyna, słuchaj, twoja drużyna to jest twarz o słońce, twarze mają na słońcu, tak? Ale i tak nas nie pokonasz.
Kurde, ja się ciebie... Bierz tego, chłopaki! Ja się ciebie boję, ty jesteś straszny koleś! Kurcze, naprawdę ja się ciebie boję! Ała, ała, ała! O kurcze, mało serc! Boż, ty pożałujesz tego, sam tego chciałeś! Patrzcie, ryby z nich wypadają! Chodź tutaj, zaraz ciebie pokonam! Słyszałem, że dzisiaj w nocy jest momentalna gra, że będziemy walczyć! Pokonamy was i tak, nie macie z nami szans! Wygramy i tak turniej z naszym mrocznym królem słońcem. Tak, ja cię pokonam, słuchaj, i nie dość, że cię pokonam, to jeszcze zgarnę 1000 złotych. Widzisz, pokonaję całą twoją drużynę. Dzisiaj w nocy pożałujesz tego, że jesteś słońcem. I tak nie dacie nam rady. Złe słońce, kurczę. Widzicie? To jest ten z drużyny złego słońca. Jacie, on naprawdę jest silny. Dzisiaj wieczorem zawalczymy prawdziwą walkę z nimi. I słuchajcie, bądźcie cierpliwi, bo teraz Lucky idzie na uzbroić się. Nastała już noc. Zobaczcie, jak jest ciemno. Ciekawe, czy to słońce wyszło. Jestem strasznie ciekawy. Koksik, jesteś? O, Lucky, jestem. Mam dla nas broń. Masz tutaj miecz. Nie wiem, taki albo jaki chcesz. Ja sobie wziąłem taki. Bardzo ciekawe te miecze. Dobra, słuchaj. Jesteś przygotowany w ogóle na walkę z tym słońcem? Tak, jest to tak. W ogóle słońce? Widziałeś je? Gdzieś? No pan, tu jest chyba u góry. O jacie! Jakie to słońce! Słuchaj, nie przeraża cię to słońce, tak, przecież ono jest straszne. Ja bałem się wyjść z domu, co nie mówię, ale jak mówiłeś, że mam przyjść, to przyszedłem, co nie, ale ja się bałem w ogóle z domu wyjść. Myślałem, że by burka wziąć, co nie, żeby mnie prowadził, a on myśli, a to teraz patrzę na to słońce, co nie, i mówię, o matko, nie, ja nie wychodzę. Ja tak samo miałem. Szedłem. Słuchaj, jest ta banda w ogóle tutaj słońców? Tak, tam są na końcu ulicy, z tego co widziałem, się chyba pojawili. Tam stoją chyba. Ty, to musimy ich jakoś ten kurczę, ale ten. Czekaj, ten księżyc. A czemu w ogóle księżyc powinien być, a nie słońca, tu słońce jakieś jest. Ej, widzę ich. Nie wiem, może się zamienili. Może księżyc ma dzisiaj wolne, a słońce wyszło tak sobie, że powiedzmy, po nie wiem co porobić, ale coś mu będzie chyba robiło. Jest takie okropne i straszne. No, widzę ich, zobacz, oni też są straszni. Ej, musimy ich jakoś podstępem wziąć. Dawaj, może bokiem ogrodami. Idziemy tutaj drogą przez ogród. Do kościoła tam trzeba przejść. Ej, masz coś do jedzenia? Tak. Bo ja jestem głodny. Mam kurczaczki dla ciebie wziąłem, proszę, powinienem dać ci steki. Ale wiesz co, nie dam, nie mam, bo nie mam. O, w basenie kąpielu. Dobra, jałko jest. Chodź tutaj, obejdziemy, przeskoczymy przez płot. Ej, słuchaj, zobacz na te pieniądze. Za niedługo możemy wygrać 1000 złotych, dlatego bądź przygotowany, bo może możliwe, że wygramy te 1000 złotych. Dobra, chodź tutaj tędy. Dobra, chodź, idziemy tutaj przez ten. Się poskradamy trochę. Ja, dobra, jest tutaj ciekawie, powiem ci. Wow. O Jezu, jak tam się poustawiali. No dobra, będą chcieli, teraz nie wiem co robić, chyba chcą ściągnąć to słońce na dół. No, to słońce, dobra. Wow, tu jest, cały czas się patrzy w ogóle na nich. Wow, dobra, atakujemy ich chyba, co? To jest ten moment. Dawaj, biegniemy. I to cwaniaki ze świata złego słońca. O nie, ty zobacz, jak się na nas rzucili. O, koksik, uważaj. Wow, ta cała drużyna na nas goni. Jeszcze to słońce z tyłu. O jacie, koksik, słuchaj, damy radę, atakujmy ich. Ale w lampę w ogóle walą się w głowę. Jezu, boję się ich, nie, uciekam, Lucky. Ja też się boję, Zasnij, słuchaj, to. Ale dam radę, dawaj, atakuj ich. Koksik, ty jesteś taki silny. Wow, dobrze mu liścia sprzedałeś. Wow. Nie, no boję się go, on jest straszny. Boisz się go? No słuchaj, to jest armia, ogólnie właśnie złego słońca. Ale Lucky, oni są straszni. O nie, żeby mnie tylko... O nie, zaraz ci coś się stanie, pomóc ci? O, wasz. Jem sobie jabłuszko, bierz i. O, żwy, cwaniaki, zostawcie mojego koksika. My dzisiaj wygramy te 1000 złotych. Nasze będzie 1000 złotych. Pożałujcie tego, jest. O. Dobra, mam. Jest. Mam rybkę z niego. Dobra, to był wykańczający pojedynek. Ale czeka nas jeszcze ich paru, dawaj. Jeszcze nas trochę, popiszmy się profesjonalizmem, może... Tam jest, patrz, chyba ich szef wszystkich, tych wszystkich ludzi ze słońcem, oprócz tego wielkiego słońca mrocznego. No, to słońce to też jest dosyć groźne, dobra. Ale patrz, nas patrzy. Słuchaj, wezmę miecz i masz. O, dobra, udało mi się, dawaj się chować za krzakami, bo oni nas może nie widzą. Nie wiem, chciałem go uderzyć. Idzie. Ale mnie przestraszy. Dobra, atakuj go. Dobra, czekaj, kurczę, atakujmy ich, teraz już się zdenerwowałem na nich. O nie, dobra. A masz ty, pożałujesz. Jest, dobra, leż. Wow. Jem sobie jabłuszko. Ty! O nie! Zobacz! Ten ogromny człowiek ruszył na nas! Ogromny człowiek z ekipy Słońca! A masz ty! Wow!
Kurde, ale łatwo jak pestka, co? Ale go wziąłeś, ty to jesteś silnaki. Dobra, czekaj, bo nie wiem, co oni tutaj chcą zrobić. Ty, bo ty mnie wyszkoliłeś na tych ogólnie, na tych bandziorach. O nie, co ty robisz? Boisz się ich? Aż tak bardzo się boisz? Dobra, dawaj. Oni są straszni, pa, jeden mnie goni, Lucky, no. Dobra. Ratuj mnie. Pomogę ci, już ci pomogę. Biorę miecz w ręce i masz ty, po ojcu o cwaniaku, ha, ha, ha. Udało się. Dobra, Koksik, słuchaj. I wiem, że jesteś spakowany, ale jest. Teraz tylko zgłosić się i wygraliśmy 1000 złotych. Jesteśmy strasznie bogaci. Przez to słońce wygraliśmy 1000 złotych. A widzowie pewnie naklikali łapeczki w górę, to jeszcze dodatkowo zarobiliśmy dużo kapusty. Ale fajnie, wygraliśmy pieniądze. Jej, upi, jej. Nareszcie kupię sobie nową sztangę. Wow, nową sztangę, ja tak samo.